Siema Blachoświry. Zapraszam Was na drugą część relacji z obróbki Ogniomura. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym tu elementem końcowym, zwieńczającym nasz ogniomur. Dowiecie się z tego odcinka, jak wykonać taką ala czapeczkę bez nacięć w narożniku. Jeżeli jesteście ciekawi, koniecznie obejrzyjcie wideo do końca. Zapraszam. Zaczynam jak zawsze od wymierzenia elementu, jaki będziemy potrzebować uciąć. U mnie jest 35,5, tak jak ostatnio dodajemy 11,5 cm, czyli będziemy mieli 47 centów. W tą stronę mamy 38 i prawie pół. Wypadałoby dać trochę szerzej to, ale myślę, że tutaj się lekko nam odsunie. 38,5 powinno być ok. Czyli mamy 38,5. Na duży rąbek musimy dodać do wymiaru i dodajemy 5,5 cm, żeby to tutaj zawinąć tak jak z tej strony. Ucięliśmy sobie blaszkę, czyli pierwsza rzecz, od której teraz zaczniemy, to odstawienie dużego rąbka. Jak to najszybciej zrobić? Chwytamy seam shootera i jedziemy. I ostatnie gięcie. I lekko rozwarty. Ok. Wyrysujemy sobie łezkę. Wytniemy wszystko, żebyśmy mogli potem już sobie poodginać nasze boczki. I pamiętamy, dajemy milimetr szerzej tą płytę na rąbku dużym. Czyli 5,4 cm. Tutaj ciach. Z drugiej strony to samo. Przykładamy seam edgerka, chlast. Ciach. I teraz wycinamy około centymetra. Około centymetra sobie mniej, żebyśmy mieli z czego zawinąć. Coś takiego. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Odginamy sobie rąbki. Drugą stronę tak samo. Ale to już wiecie z poprzedniego odcinka. Okej. Drugą flankę, drodzy Państwo. Lekko możemy sobie odgiąć, będzie łatwiej. Dobra. Tak jak ostatnio, podginamy sobie tutaj lekko po tym gięciu, żeby nam się to ładnie klepało. Leciutko i żeby to przełamanie szło po tej kresce, a nie gdzie indziej. Lekkie przygięcie, tak, nie za mocno, żeby te bananki nie strzelały potem. I tak jak poprzednio, rozpłaszczamy sobie lekko tu i teraz wyklepujemy. I druga strona. Teraz możemy już płytkę odwrócić. Wyrysujemy sobie te gięcia. I tak jak Wam mówiłem, przy dużym rąbku o milimetr mniej, czyli będzie 5,4. Sobie rysujemy jedną kreskę.
I druga będzie na 4-1. O, tutaj to samo. 5-4. I 4 i takie lekkie ponad 4. Drugą kreskę z drugiej strony. Dalej do dystansu, żebyśmy mogli sobie tutaj już na 5,5 machniemy wszędzie. Żeby nam się potem zgadzało. 4. I 4. Teraz musimy jeszcze wyrysować te gięcia. 38,5. No i tak samo. 4. I 1,5. Razem 5,5. To samo z drugiej strony. Rysujemy 38,5. I teraz 4 i 1,5, czyli 5,5. Teraz odetniemy tutaj nadmiar, to co niepotrzebne i śmigamy na zaginarę. Wkładamy ją i robimy nasze zagięcie pierwsze. Zamykamy. Nie na 90 stopni, ale takie dosyć ostro jedziemy. Nie ma co się pierniczyć. Teraz walczymy drugie zagięcie. Tu sobie tylko już tak lekko podciągniemy. Nie za mocno. Teraz patencik lekko. Tutaj sobie to rozginamy. Hit. Żeby swobodnie wsadzić to w zaginareczkę. No i jedziemy. Około 90. I teraz drugie zagięcie. Hyc. Ile tam się da. Dobra. No i druga strona. Siups. To co wycinamy. Wycinamy od tego narożniczka sobie lekko w skos. Tu powinniśmy zostawić kwadracik, ale żeby nam się łatwiej chował, to ten punkt przeniesiemy trochę niżej i te kreski będą szły coś takiego. I tutaj też wycinamy. To robi wypad. I wycinamy ciach. I drugie zagięcie też wycinamy. Jedyne co zostało nam teraz do zrobienia, to wciągnąć narożniczki do środka, zamontować całość, sklepać, zamknąć i gotowe. Łapiemy do narożnika i równo możemy z kącika to przewinąć. Oh yeah. Założymy, zobaczymy czy pasuje w ogóle. Tu pasuje mamy. Zeszła ładnie nam na dół. Możemy ją przyłapać, żeby się nie ruszała. No dobra. Punkt kulminacyjny. Już jesteśmy prawie, że w domu. No to walczymy. Wszystko się samo zaczyna schodzić, jak widzicie. To sobie możemy już zawinąć lekko. Ciach. Druga strona też.
No i zjeżdżamy z tym już tutaj na dół, nie ma się co pieścić za dużo, będzie trzeba troszkę młotkiem to doklepać. Podjeżdżamy sobie szelajzą. Teraz na spokojnie możemy zająć się wymodelowaniem rąbka, zamknięciem jego i nasz ogniomurek jest ready! Gotowe.